Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Zostałem poproszony od Pana Burmistrza o przedstawienie takiej skróconej wersji sytuacji spółki na dzień dzisiejszy. Ja chcę przypomnieć, że 30 listopada odbyła się Biała Sobota. Ci Państwo, którzy mogli być na tym spotkaniu, byli, na ten temat były dosyć szczegółowo omawiane, zresztą nie tylko przeze mnie, ale również przez dyrektora Szanowniczego dr. Przewskiego oraz koordynatora oddziału chirurgii pana doktora Jacka Lisonia. W zasadzie w jednym zdaniu można by było podsumować to, co się przez ten ostatnie miesięcy działo, czyli od kiedy pan został prezesem zarządu spółki. Spółka trwa, spada swoje zobowiązania i uzyskała płynność finansową. To w zasadzie są kroki milowe, które można scharakteryzować pomiędzy 11 kwietnia a dzień dzisiejszy. Wszystkie działalności są utrzymane. Podstawowy kontrakt na przyszły rok został 6 grudnia wstępnie przeze mnie podpisany. Wysokość kontraktu jest na poziomie globalnie ubiegłorocznym. Oczywiście są pewne przesunięcia, jeżeli chodzi o poszczególne jednostki, ponieważ wynikało to z tego, że nie wszystkie realizowały swoje kontrakty w roku 2015. Tak jak powiedziałem, kwota, na którą podpisany jest kontrakt, większej związane z tymi wydatkami, to jest 16 192 792,78 zł. Oczywiście jest to kwota podstawowa, ponieważ jak Państwo pamiętacie, przez to, że mamy nowy zespół chirurgów, próbujemy rozszerzyć działanie, środka jest nielimitowana. Tak, jeżeli chodzi o dokładne dane finansowe, tutaj Państwo wiecie, będą dopiero po 30 marca, gdyż wtedy są ustawowe terminy złożenia sprawozdania finansowego i sprawozdania działalności zarządu na dzień dzisiejszy, wszystko jest płynne. Ja mogę tylko przypomnieć, że 11 kwietnia przychodziłem do spółki. Łączne zobowiązania przeterminowane, bieżące, związane z kredytami, to było około 5 milionów złotych, do tego jeszcze potem doszły zobowiązania pracownicze. Jedna taka cyfra mi utkwiła w głowie, jeszcze się mam rozprowadzać, 11 kwietnia zobowiązania przeterminowane dla netu była ta kwota 2 148 tysięcy złotych. Dzisiaj jest to kwota 320 tysięcy złotych, przy czym proszę dodać, że tamte zobowiązania, które były powyżej 12 miesięcy, na przykład za pewno było ponad 209 tysięcy złotych, w tej chwili wszystkie media są płacone na bieżąco, a te 320 tysięcy to są tak zwane przekredytowane do jednego miesiąca, prawda, dzisiaj było, to są 3-4 dni po terminie, bo terminie płatności to było 10-12 grudnia, aczkolwiek one są już w systemie uzgadniane jako przekredyt, jako zobowiązania przeterminowane. Przez ten okres czasu, to też Państwo pewnie powinno interesować, bo to o tym też pisały media, byłem kontrolowany, spółka była kontrolowana w praktycznie wszystkie instytucje w tym kraju, ponieważ sygnalizacja byłych pracowników i obecnych niektórych funkcjonowała, w związku z tym byliśmy kontrolowani przez Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy do dzisiaj jeszcze do 31 grudnia. Jeszcze kontroluje spółkę Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Urząd Wojewódzki Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Większość tych kontroli przeszła bez żadnych uwag. Oczywiście Państwa Inspekcja Pracy stwierdziła to, co musiała stwierdzić, czyli to, że od 2017 roku nie były wypłacane zobowiązania pracownicze i dostałem nakaz na tej historii płatności na kwotę 1100 tysięcy złotych. Teraz tak, dzięki Państwa, tutaj trzeba to podkreślić, Panu Burmistrzowi, dzięki Państwu decyzji spółka skutecznie realizuje program naprawczy, ponieważ jak Państwo pamiętacie, 15 grudnia taki program naprawczy został napisany, zaakceptowany przez nadzorcę i mamy zgromadzenie wspólników, jednocześnie podjęło stopę dla spółki uchwałę 4 lipca na oczywiście o dalszym istnieniu spółki, ponieważ ta sytuacja była taka, że były przesłanki do ogłoszenia upadłości. I potem Rada udzieliła pozwolenia w wysokości 3 milionów złotych do 6 milionów złotych kredytu na restrukturyzację. Ten kredyt został wykorzystany i on został w sposób następujący wykorzystany. Dokładnie kwota 2 996 848,30 zł. Z czego? 1 milion złotych
Zostało same DRD, w końcu pamiętałem, że był taki parawan, który co roku był odnawiany, więc co, to zostało spłacone. I 22 grudnia umowa wydarstwa nie będzie przedłużana. Pracownicy otrzymali z tego 310 834 zł. Pakenci 780 zł. Informatyzacja, kupiliśmy serwery za kwotę 90 632 000 zł. ZUS, ponieważ trzeba było utrzymać płynność finansową, więc miałem odroczone płatności ZUS na ponad 1 zł, to było 669 737 zł. Pension 6852 zł, podatek dochodowy 66 273 zł. To jest jedyny kredyt, który w tej chwili został. Drugim oczywiście jest pożyczka, której Państwo będą podejmowali decyzję. Oprócz tego jeszcze spółka ma trzy pożyczki finansowe. To jest wcześniej, z 2008 roku na ucyfrowienie aparatu RTG. Kupiliśmy tego, nic nie podpisał, ale mamy jeszcze do 2023 roku. Zakup zestawu laboratoryjnego, ponieważ 25% żeby spłacić bezpośrednio. Więc do października 2020 roku zostało jeszcze 7 lat. I dwa aparaty Arietta 60 to są nowe aparaty USB, ponieważ przeprowadzony audyt, który procedur medycznych i w ogóle całej działalności spółki wykazał, że ponad 80% sprzętu danego przez szpital ma powyżej 10 lat. W dniu dzisiejszym, w związku z tym dzisiaj przyjeżdża nowy aparat, ponieważ ten, który był, a w związku z tym, że odbijamy wzór operacyjny, już nie spełniał norm i po prostu nie powinien być puszczony do użytku. Do tej pory funkcjonował. Szczerze mówiąc, gdyby nie to, że przystąpiliśmy do akredytacji, podpisaliśmy taką umowę na akredytację jakości, i pan doktor, pan dyrektor kliniki, przeszczególnie wszystkie paszporty, właśnie zwrócił na to uwagę. Więc to musiało być zrobione. I teraz tak, jeżeli chodzi, to już wspominałem, że w kwietniu wykazywane było zobowiązania pracownicze, ponieważ posiłkowała się to właśnie, aby trzeba źródłami. Po pierwsze jest to parabank, po drugie nie płacąc kontrahentom, a po trzecie nie płacąc pracownikom za zobowiązań związanych z ich wydatkami, prawami emerytalnymi i na pierwszy tam sposób eksponatami grupowymi. Więc od początku do 11 kwietnia wypłaciłem pracownikom 657 202 zł zaległych i wydatek odpraw. Zostało w tej chwili zaległych na poziomie odpraw i jubilatek została. Jubilatek zostały 4 w wysokości 70 tysięcy złotych. Myślę, że to spłacimy w pierwszym kwartale i będziemy na bieżąco, jeżeli chodzi o sprawy pracownicze. Jeżeli chodzi o również sprawy pracownicze, pomimo trudnej sytuacji w grudniu przelałem na konto zakładowego przekształceń socjalnych 58 tysięcy złotych. To zostało wypłacone w formie doraźnych bonów dla praktycznie większości pracowników, bo kilka procent pracowników złożyło wnioski o wypłatę tych tak zwanych bonów świątecznych, chociaż de facto z regulaminem świadczeń socjalnych udzielanie pomocy pracownikom w trudnej sytuacji materialnej. Oprócz tego, jak Państwo pamiętacie, w maju rada wyraziła zgodę na pożyczkę krótkoterminową dla szpitala w wysokości 250 tysięcy złotych. Ta pożyczka została spłacona chyba w 3 latach, ostatnia w październiku przed uzyskaniem kredytu. Jeżeli chodzi o takie sprawy jeszcze zaległe, to jak Państwu mówiłem, zostało złożone do 10 targu, które o możliwości popełnienia przestępstwa prowadzącego na niegospodarności i rozmiarów. Na dzień dzisiejszy ten wniosek został przesłany do prokuratury w Zamyśle Sądu, zaczęła tą realizację prokuraturę rejonową w Gorlicach. I tyle na ten temat tylko wiem. Jeśli chodzi o działalność medyczną, tak jak już powiedziałem, wszystkie oddziały są utrzymane. Oczywiście każdy mój problem dzisiaj najdalej poszły sprawy związane z chirurgią planową, ponieważ to zostało przyjęci przyjęto mi specjalistów, skupione
zakupiona, wyposażona całkowicie sala intensywnej opieki medycznej z nowymi łóżkami, materacami, pościelą, remontem łazienek, monitorami, dyskryminatorem, centralą monitorującą, sprzętem na plan operacyjny. Jeżeli chodzi, więc tam jest praktycznie w ramach, no najdalej, w sensie tak najciekawsza i rokująca na przyszłość. Co prawda przez to, że do tej pory głównie na bloku operowali ortopedzi, w związku z tym nie udało się na dzień dzisiejszy zwiększyć kontaktu, natomiast że jeżeli się pokażą procedury chirurgiczne, to będziemy negocjować na temat zwiększenia kontraktu. Oczywiście drugim problemem, no, można mieć sprzęt, można mieć chirurgów, to jest co nas dzielący, natomiast na dzień dzisiejszy mamy dwóch anestezjologów na stałe, staramy się było więcej, bo to jakby zapewnia bezpieczeństwo wykonywania tych zabiegów na bloku. W październiku, przepraszam, w styczniu zaplanowanych jest 14 dni operacyjnych, z czego większość 12 godzinnych, ponieważ no, tak jest bardziej ekonomiczny dla szpitala, żeby jednak te operacje odbywały się rano do wieczora. Jeżeli chodzi o paliatyw, tam też był problem wykonujący przede wszystkim na poziomie lekarzy. Zorganizowaliśmy tutaj na miejscu kurs dla 17 osób, z czego 10 internistów, 3 chirurgów się rozprosiło, 3 rehabilitantów i 1 pani psycholog. W związku z tym, jeżeli chodzi o tą stronę kadrową, oddział paliatywny będzie medyczną, jest ok, tam jest problem jeszcze pani pielęgniarek, ale zmienia się oddział paliatywnego. Zatrudnię moje od 1 stycznia jedną panią pielęgniarkę, 1 panią, która przemawia, która ma wrócić również od 1 stycznia, bo 1 która była podporą tego oddziału. Oddział wewnętrzny bez zmian, oddział znaczy ZOL, sytuacja jest taka jakby była. Jeżeli chodzi o poradnie, izba przyjęcia działa później normalnie. Jeżeli chodzi o poradnie, no tutaj jest duże wyzwanie na ten rok, ponieważ po pierwsze jest to kwestia lokalowa. Państwo wiedzą, że poradnia Szczepanowskiego to nie spełnia praktycznie żadnych norm. To indziej, ale w ogóle o szerokościach, wejściach i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jakby temat drugorzędny, bo w planach jest budowa poradni, natomiast największym problemem są specjaliści. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o poradnie, wszystkie będą utrzymane, przy czym w ginekologii będzie 2 nowe panie, model kartki, które będą na miejscu robić była taka procedura, że panie przyjmowały i tak trzeba było odlecać wreszcie jakąś innemu. Przychodzą dwie panie inny kolor. Jeżeli chodzi o patologię, tutaj tak samo na dzień dzisiejszy, chociaż w każdym zakresie będziemy szukać jakby wsparcia, ponieważ ta diagnostyka musi być na dużo wyższym poziomie. Poradnia neurologiczna na dzień dzisiejszy jest ograniczona do jednego dnia ze względu na to, że pani doktor takie warunki nam zaproponowała, natomiast prowadzimy rozmowy, żeby jednak rozszerzyć tą działalność. Myślę, że będę miał więcej powiedzenia za 2 tygodnie. Jeżeli chodzi o chirurgię, no to w związku z tym, że mamy nowy zakres świadczeń świadczonych przez chirurgię. Jeżeli chodzi o ortopedów, na dzień dzisiejszy jest zakontraktowany głównie. Tam jest taki problem, że jeżeli ograniczyło się możliwość takiego korzystania z bloku jak z tej pory, to znaczy przy tych wysokościach kontaktu, to jakby zainteresowanie trochę spadło. Szczególnie, że chciałem to połączyć się z dyżurami szpitalnym, bo jednak tutaj generalny problem, jaki da się odczuć w szpitalu, to jest jego brak zespołu. Znaczy każdy sobie działa na bazie, jak to nie było jakby wspólnoty. I to jest coś, co trzeba jakby zmienić. Na pewno zmienić. Teraz tak, jeżeli ostatnie zdanie, panie przewodniczący, na temat bieżące, czego się nie udało, bo też nie wszystko się udało i zakończył. Powiedziałem już o bardzo istotnej sprawie, mianowicie przystąpiliśmy do akredytacji, jesteśmy po 2 wizytach takich
przygotowawczych, no, które pokazały, jak bardzo szpital jest zapóźniony. Znaczy, jeżeli chodzi o procedury, jeżeli chodzi o sprzęt, czy mamy jakieś tam podejścia do pacjenta. Myślę, że to dla wszystkich będzie nowe doświadczenie. Ja mam pełną świadomość, że możemy mieć problem z uzyskaniem przejścia pozytywnego tego aktywacyjnego, ponieważ przystąpimy do ostatniej chwili i powiedzmy, to był grudzień przyszłego roku, to był spokojniejszy, natomiast najprawdopodobniej będzie to wrzesień przyszłego roku, czyli 10 miesięcy na opracowanie pełnej procedury przeszkolenia pracowników. Ale ja myślę, że już to pierwsze spotkanie uświadomiło lekarzom i pracownikom, że bez zmiany podejścia te szpitale przetrwa, ponieważ na dzień dzisiejszy są jakby trzy główne wyznaczniki tego, co będzie takiego rozwoju poszczególnych jednostek służby zdrowia. Po pierwsze kadry, więc tutaj jakby jest główna sprawa związana z albo z utrzymaniem tych kadr, albo z tym, jak wiadomo, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o lekarzy. Druga sprawa to jest infrastruktura i wyposażenie, czyli coś, co w tej chwili musimy nadrabiać, niestety będzie kosztowało. Trzecia sprawa, nie wiem, czy nie najważniejsza w tym zmieniającym się świecie, to właśnie procedury i obsługa pacjenta. I do tego właśnie ta akredytacja jest potrzebna, żeby pewne normy wprowadzić. Już mówiąc o tym, że przy komisarzowym kontraktowaniu ta akredytacja po pierwsze daje możliwość uzyskania kilka punktów, to jest wiecie, a po drugie uważam, że to głośnie zaczyna przebrzmiewać, że to będzie wyznacznikiem tego, czy ktoś ten kontrakt dostanie, czy nie. To jest po prostu niezmierzność. Teraz tak, chyba pokrótce wszystko. Czego się nie udało i co jest jeszcze do zrobienia? No tak, wspomniałem tutaj o okulistyce. To jest coś, co jakby wymaga uporządkowania od czerwca praktycznie prowadzę rozmowy na ten temat. Myślałem, że będzie już w grudniu. Jak będzie? Myślę, że też najbliższe dwa tygodnie rozstrzygną. Nie udało się jeszcze jednej rzeczy zrobić. Mówiłem o tym 30 listopada, mianowicie obiecywałem w czerwcu, a potem nawet powtarzałem tutaj na tej sali, że do końca grudnia powstanie strategia rozwoju spółki na lata 2020-2028. Ona nie powstała z dwóch powodów. Po pierwsze, braku czasu, bo jednak skala zjawiska była dużo większa, problemów niż się spodziewałem wchodząc do spółki. Szczególnie myślę, że kamikadze się go podzielił, nie wiem, czy dzisiaj by się zdecydował. Po drugie jednak trzeba się zapomnieć pewne rzeczy podejmować i to brakowało mi partnerów. I w momencie, kiedy mam byłego dyrektora spraw medycznych, pan dr Wojciech Kioski się mocno zaangażował w działania i wyjaśniania tych problemów medycznych. Są partnerzy, którzy także po prostu mi pomogą, żeby jednak zaproponować takie rozwiązania logistyczne, bo to Państwo się domyślają, że łatwiej jest zbudować i problemy zaplanować, niż próbować w tych murach coś pozmieniać, więc to trzeba naprawdę robić z głową. Chcemy przenieść na przykład kardiologię do na Słoneczką, żeby to wszystko było w jednym miejscu. To jest kwestia gospodarowania tych pomieszczeń, których nie ma. Najprawdopodobniej rehabilitacja w zasadzie będzie musiała być przeniesiona, no ale musi być winda. No, w tej chwili to są takie niuanse istotne, więc to wszystko w tej chwili jakby dopiero, jeśli przyjdzie nowi lekarze, no to też trzeba miejsce stworzyć, żeby kupić więcej części, to również trzeba być miejscem, to też trzeba zostanie poprawione. Więc nie jest to takie proste, jakby się mogło na papierze wydawać i przede wszystkim w czerwcu, kiedy zakładałem ten grudzień 2019 roku, ale ponieważ w związku z tą edukacją to musi być wszystko przemyślane, więc myślę, że to jest pierwszy kwartał, na pewno coś takiego będzie musiało być. No i oczywiście do tego powstanie coś, co jest oczywiste, obowiązkowe, że mianowicie cel zarządcy na 2020 rok. Plan rzeczowo finansowy, no ale dlatego by się nie Warszawa na doczo wyznaczyła termin na 16 stycznia. Myślę, że zaraz potem się odbędzie walne zgromadzenie, żeby te dwa dokumenty załatwić. I to tak w skrócie chyba. Dziękuję bardzo prezesie. Chwileczkę teraz, czy ktoś z Państwa jakieś pytania do prezesa? Czy to sprawozdanie może być na wiki umieszczone?
wiedzieć. Sprawozdanie marcowe. Tak, rozumiem. Aż do marcu, co będzie główne. Tak, 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 tak. I to nawet dzisiejsze, żeby mieszkańcy też mogli sobie wziąć. Ja myślę tak, że przecież jest to bezpośrednio transmitowane, więc mieszkańcy mogą sobie odsłuchać. A to jest takie robocze, więc nie wiem. Nie zatwierdzone przez zgromadzenie, to musi być oficjalne chyba sprawozdanie. Jakby oficjalne, znaczy my w tej chwili oczywiście nie było pliku szpitala do tej pory, my tworzymy nową stronę też szpitala, bo ta stara w mediach wyziąża. Jeżeli ten plik uruchomimy, pan Paweł nam pomaga, to ja myślę, że to możemy na pipie szpitala. No mają w cenie tematy w tej chwili. Dziękuję bardzo. Inaczej się słucha, inaczej się czyta.